Nie ma miejsca na błędy, to jest oficjalna część strumienia nagrywana na kanale producenta sprzętu dla graczy i dla kopaczy oczywiście, czyli kart, a jest tam ogólnie komedia. Natomiast komedia, nie chcę tych tematów poruszać, bo mnie jeszcze wykopią, nie? Ale teraz karty kupują kopacze pieniążków, które uwielbia Soros i tam grupa Bilderberga i tak dalej. I załóżmy, że bańka pęka, prawda? Że nagle te pieniążki są, nie są potrzebne, te koparki, i na rynku pojawia się tysiące kart. I co się dzieje? Kurczę, he? To by było ciekawe. Tymczasem tak, to będzie kontynuacja oprócz tego mojej wspaniałej rozgrywki, którą rozpocząłem strasznie dawno temu. Kiedy to było? Przedwczoraj, w środę, w Into the Bridge. No i tyle tytułem tutaj początku. Jestem oczywiście otwarty. Mam dzisiaj interakcję z dwoma czatkami. Jeden należy do właśnie, oczywiście Twitcha poniekąd, natomiast dotyczy kanału właśnie NVIDII, których tam serdecznie pozdrawiam. No i jest oczywiście mój czatek, gdzie jest wolność i swoboda, prawda? Dlatego z tego względu nie wrzucam czatku na ekran, no bo hej, poprawność polityczna i te rzeczy. Więc tak, jesteśmy na drugiej wyspie, czyli żarty się skończyły tak naprawdę. To jest teoretycznie cały czas moja pierwsza rozgrywka na tym profilu w tej grze, ale no, pomijając to parę godzin mam za sobą, więc mniej więcej wiem, którym się strzela. No i co? Nie ma jakiejś tragedii. Nasza wytrzymałość ogólna jest w miarę dobrze. Jest tak, dostaliśmy ciekawych kilka rzeczy, bo wpadł nam na przykład specyficzny pilot. Nazywa się Silica i mech może wykonać działanie dwa razy, pod warunkiem, że się nie rusza, i do tego wymogiem jest posiadanie dwóch kulek. Więc prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości podmienimy któregoś z tych mechów i będzie to realnie ten strzelający, bo dlaczego on? Kiedy wybierzemy mecha wojownika uderzającego z piąchy, no to on by musiał stać w miejscu. W sensie, jak nawet uderzy jednego przeciwnika, następuje odepchanie, czyli nie będzie mógł wykonać tak drugiego ruchu. Artyleria, no nie jest to super duży DPS, efekt ciekawy, ale mimo wszystko nie. Natomiast tutaj strzał podwójny jest jak najbardziej mile widziany, ale to w przyszłości. Czekaj, że co tam piszą, że pasek NVIDII zasłania... Aha. Moment. Pewnie teraz mnie zwolnią, ale musimy to ogarnąć. Tak, to jest ten pasek, nie? Tak, idealnie zasłania wszystko. A załóżmy, że będzie tak. Nie? Moim zdaniem pro. Jeszcze patrzę, czy ten. Jak tutaj odrobina tego takiego talentu graficznego. O. NVIDIA. Ja bym zaliczył sobie tą pracę z plastyki. No i co? Zostaje tak. Gdzieś trzeba pójść. Możemy iść tutaj do klefta, gdzie musimy tylko ochronić baterię i przyjąć mniej niż 3 obrażenia do naszej sieci, o co zabiegamy, żeby mieć tak tej sieci dużo. Możemy, obrona pociągu jest bardzo ciężką misją, zabić 7 przeciwników, obronić ruszarkę ziemi i obronić generator i Q&A Division, gdzie chronimy Coal plant, to jest nie kopalnia, tylko elektrownię węglową. Więc no ja bym poszedł tutaj. Tutaj. To jest ryzykowne, ale powinno nagrodzić nas sowicie. Trudno, build jakoś funkcjonuje, więc będzie działo. Co ci będzie działo, od razu tutaj uprzedzę pytania, więc Earth Mover sprawia, że ta przestrzeń coraz bardziej się zamyka. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Jest tak, jest skupsztyl paskudny,
zwany Blast Psionem, który sprawia, że po śmierci dziadostwa umierają. On może być i dobry, i zły, bo jakby w sumie... A i w ogóle jest pasztet straszny, bo jak widzicie, to są latające te robale, więc to, że tu jest przepaść, na razie nic nam nie da. Mają trochę tego zdrowia, ale można by jakąś reakcję łańcuchową zainicjować. No. To nic. Dajemy na pierwszą linię pana Wale z Piąchy. Czołg gdzieś tu sobie będzie szalał. No i gdzieś tutaj jeździ nasza artyleria mobilna. Zobaczmy. Okej, okay, mamy tak. Ciśnienie tutaj. Ciśnienie tutaj. Właśnie to mamy obronić. I tak, co się dokładnie dzieje? Jak nie rozwalimy tego... tej latającej meduzy, metroida można powiedzieć, pozdro dla kumatych, to wówczas wszystkie te dziady będą eksplodować po śmierci, czego nie chcemy. Teraz tak, czy tankietka ma już... Tak, tankietka jednym strzałem zabije. I jakby to wykorzystać? Czyli zabijemy tego tu, strzeli raz. O, to można by jakoś sprytnie zrobić. Bo to jest, jeszcze raz, przypomnijmy, po wybuchu, po śmierci właściwie tak zwanej, dochodzi do uszkodzeń sąsiadującego pola. Więc zabicie gościa tutaj, zepchnie go, właściwie tak, trafienie gościa, spycha go tu, zabija i powoduje uszkodzenie tego. To samo jest z tym. Jeszcze mamy atak tego pajaca. On by był, można by go artylerią zepchnąć, co byłoby słodkie, gdyby nie fakt, że uszkodzi tym samym tak samo ten wynalazek. No. Czekaj, Mugadish pisze, że nie rozumiem tej gry. Jezu Chryste, czego Mugadish? Jesteśmy tutaj po to... Ja tu jestem waszym łącznikiem między światem tego game devu, tych bogów, którzy dają wam te gierki. To jest tak jak... Jest pies i jest właściciel. Pies nie potrafi na przykład sobie ogarnąć jedzenia. Ja od tego tu jestem, prawda? Że ja mogę wam podać tą miskę. Więc Mugadish, mów czego nie... Mam nadzieję, że analogia wam się podoba. Jest pełna szacunku do was, widzów. Więc mów czego nie rozumiesz. To jest prosta gra. Prawda? Absolutnie prosta. Dobra, więc jeszcze jest jeden minus, że to dziadostwo prawdopodobnie zrobimy tak, że będziemy go spychać, żeby nas nie denerwowało. No bo przyjęcie dwóch punktów obrażeń jest mimo wszystko uciążliwe. Więc w tej kolejce możemy się pozbyć tego dziadostwa. Takim bardzo taktycznym zagraniem. Dlatego grata zepchniemy, żeby tutaj... No bo nie można go jakieś inne sensowne miejsce zepchnąć. Ewentualnie. Jakby... Kurczę, szkoda, że artyleria tak źle... Albo nie. Jakby artyleria... Nie uda się to. Szkoda. Więc tak. Chyba, żeby... Nie, jeszcze inaczej. Czołg się wycofuje o jedno, strzela. Tak, to będzie dobre. Będziemy mieć ostrzał i pociśniemy go raz z artylerii. Prawdopodobnie jest jakieś lepsze rozwiązanie. Ale... No, zostaniemy przy tym. Dobrze, więc tak. Tu jest pocisk w tego ludzika. A tylko my go od razu... A, źle. Czy jest zbyt dobrze troszeczkę? Bo jakby za... Zaraz. Nie, dobrze jest. Okej, tak jak myślałem. Bo jeszcze fajnie było go tu zostawić, żeby zablokował tego gościa. Ale aż tak dobrze nie ma niestety. No szkoda, dobra. Bo idealnie byłoby jeden punkt obrażeń zastosować, żeby tutaj zostało to striggerowane przez... I to w ogóle byłoby genialne, bo on by zaatakował... Zablokował gościa i potem jeszcze umierając dobił to dziadostwo. Kurczę.
To byłby super kombos. Mam nadzieję, że wszyscy nadążają. To nie jest nic skomplikowanego. Jak ktoś nie zna gry, to oczywiście, no wiadomo. Przesuń fioleta. Fioleta, fioleta, o czym mowa? Tego, ale jak go przesunę tutaj, to uszkodzi drugim, on atakuje dwa pola do przodu. Zniszczy to, co musimy chronić, czyli poruszać ziemi, prawda? Nie, tak jak jest, tak jak tam pisze, nawet na czacie Nvidia są ludzie, kumaci, Mister Jasiel, żeby tam właśnie walnąć w tego, cofnąć i strzelić, nie? Tak samo będzie z Meszkiem, no bez jakichś ekscesów, ale będzie. Mugadis pyta, co to jest to wyciekające z ziemi? No to właśnie sygnalizuje nam miejsce, z którego wyjdą ludziki wroga. Okej, więc porozstawiając tych... to artyleria sobie jeszcze strzeli w tego gościa raz, żeby jakieś to zdrówko mu odebrać. I sprawdźmy, czy... Nie grałem jeden dzień, więc mogłem zapomnieć. Strzał, obrażenia, to już ledwo żyje. Uderzenie, obrażenia, ścierwo nie żyje. Artyleria, strzał tutaj. Przy okazji tracimy jeden punkt zdrowia, domki są całe. Mamy znowu trzech przeciwników, z którymi się... Jest duży postęp, bo mieliśmy wcześniej... czterech, teraz mamy już tylko jednego plus dwa. Kończymy kolejkę. Dzień dobry, pytać. Czy odpalałem Color Blind Mode, bo jest lepiej? Nie, możemy zobaczyć później. Okej, okay. Całkiem taktycznie, całkiem taktycznie. No i spoko, i spoko, i spoko. Więc tak, wytrzymałe dziady. Niektóre pasowałoby zepchnąć, niektóre pasowałoby zabić. Dzień dobry mówi, daj teraz, w każdej chwili można przełączyć. Ale mi się kolory podobają, znaczy jak ktoś ma... To jest tak, możesz powiedzieć bezpośrednio, prawda, że możesz dać tryb dla koloru blindców, bo kolega prosi, ja to zrozumiem, nie? I co będzie lepiej? Bo no, to nie jest tak, że coś to jest nieczytelne. Czy jest lepiej? Trochę jest taki tryb dla kobiet, prawda, ale... Nie, no dobra, sobie to na razie zmienię, bo ten tylko trochę przyzwyczaiłem się do tej pięknej kolorystyki. Ale jak pojawi się taka istotna, są jeszcze większe czcionki, prawda? Hashtag pole widzenia. No i tam Rozhok pisze, że nie poleca kolor blindu tak samo, bo cukierkowy róż, cytuję, z się. Czyli saks po angielsku. Dobra, jak to zrobić? No pasowałoby albo zabić, albo przesunąć. Inna sprawa, że to nie jest aż tak bolesne, więc można by na przykład wsadzić mecha. Jakby tak, co by mógł zrobić mech? Bo to się będzie turlało i turlało i turlało. Jakbyśmy go przesunęli tu, to by uderzył... No, najgorsze, że ta przepaść już poznikała. Więc co mogliśmy gdzieś zrzucić, to zrzuciliśmy i to jest niestety takie sobie. Teraz tak. Najchętniej bym... tego gościa zepchnął. I to zrobił w tak sprytny sposób, żebym strzelił artyleryjsko i popchnął go mechem. Tylko będzie duży problem, żeby... Chyba, że najpierw popchnę mechem, bo jak strzelę artyleryjsko, nie, też nie będzie tragedii. Ty się poruszasz o ile? 3. Raz, dwa, trzy. Niedobrze, czyli ty nie wjedziesz tutaj, więc... O, to będzie dobrze. Ty podjedziesz tutaj, tylko jak podjedziesz tutaj, to nie zablokujesz tego pajaca, który co prawda zada tylko jeden punkt obrażeń, no ale no to zawsze jest ryzykowne. Kędzierz pyta, jak długa jest gra. Mi się wydaje, że godzinę, dwie można skończyć bez problemu. Czy można wypchnąć, pyta Max Pound, czy można przeciwnika zepchnąć poza mapę? Nie. Mapa jest niestety pancerna, więc to nie jest aż tak różowo. Więc podjeżdżamy tu czołgiem. Plus jest taki, że nie wyjdzie ścierwo. Spychamy gościa raz. Robot za to spycha tego, a artyleria dobija tego frajersa. Czyli mielibyśmy tak.
jest do uderzenie, zepchnięcie. Czołg tu wjeżdża, spycha go. Po czym artyleria gościa spycha z przepaści. No ewentualnie jego olewamy na razie. Tylko zadajesz 3 punkty obrażeń, więc też nie jest tak różowo. Jedyny tutaj tak zwany casualty, czyli obrażenie, to będzie ten Earth Mover, który zbierze jedno obrażenie. To nie jest nic dramatycznego. Co, odblokowałem jakieś buildy? Tak, ale nie na tej, nie na tym zapisie, który jest poświęcony strumieniu. Czekaj, Rożek pyta, przeczytam alt. Tak, tak, wiem. Dobra, tutaj. Ja już to wszystko wiem, ale ten. Pewnie nie wie jeszcze. Na szczęście Invi też mogę banować. Czekaj, ktoś tam ma daltonizm. Korpo szczur. I mówi, że lepszy jest tryb dla ludzi bez daltonizmu. Mniejsza z tym, dobra. Tam o co mówili szanowni widzowie, że tak, tutaj widzimy, co się będzie działo, nie? Tylko tutaj kolejny jeszcze na coś zmieni tak naprawdę, no nic nam nie zmieni, nie? No. Więc tak, zastanówmy się. No bo bez takich wielkich strat to by było, gdybyśmy popchnęli to dziadostwo i ono sobie tam będzie egzystowało z tą piątką zdrowia. Piątka zdrowia. Czyli popychamy to dziadostwo. Czy nie, to dziadostwo olewamy, bo ono strzeli po prostu. Ej, ewentualnie. Popychamy to dziadostwo. Mam. Popychamy to dziadostwo. Ono zabija swoim strzałem tego zioma. No, to jest dobre. Czyli ty popychasz to. Ty walisz z aksa temu. To zastanów się teraz, jak najbardziej byłoby sensownie, bo skoro tego się pozbędziemy, to tego pasowałoby zneutralizować, czyli strzelić, jak dostanie raz, to zabiera ten... Zablokujemy na stówę wyjazd. Czy tak naprawdę? I artyleria przesunie tego dziada tu. Czyli całkiem mocno dostanie się czołgowi, ale zablokujemy wyjście dwóch gości. To jest trochę ryzykowne, mam nadzieję, że nic się nie stanie. Czekaj, attack order, co jest grane? Aha, moment. Dobra, racja, attack order nie wyjdzie. Ten zniszczy najpierw te dwa domki i potem zostanie zniszczony. Dobra. No niestety, dobra. A byłoby tak pięknie. Który ty jesteś? 3-4. No chyba, że tak. Kiedy na hard w to zagram? Jezu, nie prędko, spokojnie. Dobra, teraz rozumiem, co to było z tą kolejnością. Tego możemy zabić, tylko czy to nas będzie cieszyło, nie? Zobaczmy, jakby go walnąć raz, niego trzeba dwa razy walnąć. I ruch ma ten mech 4. Raz, dwa, trzy. No chyba, żeby jeszcze inaczej.
ktoś cierwo popchnąć tutaj? Czy dojedziesz tam, artylerio? Czy ktoś tu dojedzie, żeby go popchnąć w tą stronę? No tak, dobra, artyleria może pojechać tu, zepchnąć go tu. Więc on sobie strzeli, ten go dobije. Okej, to jest już ciekawsze rozwiązanie. I teraz to małe dziadostwo. Jak tu wyjedziemy, żeby mieć tych gości tu... Bo walniemy na dwa, przesunie się, najpierw zaatakuje, potem wyjdą przeciwnicy, nic nie zyskujemy. Ale będziemy mieć tutaj ludzika. Czekaj, dobrze było tylko arta fioletowego popchnąć. Znaczy tego, tak, zaraz, to jest art fioletowy, bo się już mylę. Tego, tak? Artylerią fioletowego, no. Że latającego, podplującego. Nie, no też tak to widzę, tylko chciałbym, kurczę. A to ja wiem, co można jeszcze zrobić, chociaż żeby się nam opłaciło to wszystko. Czołgiem walniemy w tego, żeby chociaż dwa punkty zdrowia stracił. I teraz mamy do wyboru, albo wyjdzie jeden dziad, albo uderzymy w niego, co nam tak naprawdę dużo nie da, nie? No bo... Wtedy będziemy mieć tak, 1+2. Teraz są 3 z 3 przeciwników. W następnej kolejce będzie w najgorszym wypadku... Zginie jeden, na stówę zostanie raz, dwa, czterech. Żebym pisał o artylerii. Co tam piszę o artylerii? Moment. Czekaj, mucha nie ginie. No, mucha nie zginie od tego. Splójka walnie w budynek. Zaraz, jeszcze raz. Przesuwamy artylerią. Tego dziada tutaj. On sobie strzela w powietrze. Po czym ginie od strzału... tego dziada, tak? To chyba jest najlepsze wyjście, niestety. Tylko wykorzystujemy ruch artylerii, prawda? Bo jak damy niestety tego dziada tutaj, co byłoby super, super fajne, no to... problem jest tej natury, że... No ten wali po budynkach. Czekaj, artyleria 3 pola w dół i odpycha muchę na robala z dyńki. No tak, to jest ustalone, tak? Artyleria leci tutaj, strzela w tego i mamy ten, i giną, i wszyscy umierają. Everything dies, nie? Spoko. Problemem jest teraz, co zrobić z tym sudoku. Będziemy mieć czołga i tego w takim wypadku. Chcielibyśmy kogoś z nich pocisnąć. Nie możemy, idealnie by było, gdyby ich tu zepchnąć w tym miejscu. I walnąć jeszcze tego, żeby uderzył w tego trepa. No to by było wtedy, no, idealna masakracja. Tak się niestety nie stanie, bo nic tam nie dojedzie w tym czasie. Jak zabierzemy czołg, który ty gdzieś dojedziesz, nie, to nic nie zmieni. Może żuk w prawo, czołgiem zasłaniam otwór. No nie, tak, jeden otwór zasłonimy niestety, no. Tak, żuk jest problemem. Nie jest dużym problemem. Możemy zrobić, że na przykład przyjmie na klatę robot. Tylko szkoda w takim wypadku po prostu tego robociego poświęcenia. A jeszcze zaraz. Jakbyśmy artylerią co zrobili? Odsuniemy tego i tego, ten tu. Więc jak przesuniemy ciebie hipotetycznie tu, to czy nie, czołg nie dojedzie.
jest na przykład jednostka, która potrafi zmienić kierunek tego strzelania. To jest też idealne w takich sytuacjach. Czy domostwa należą do mnie? Tak, domostwa tutaj robią za siatkę energetyczną, co brzmi logicznie. Sprawdziłem, tak, ta Xenobot istniała. Nowa Logic, straszna kupa. Ale swego czasu się w to grało, no bo była bieda, prawda? Po prostu nie wykorzystamy zbyt wielu ruchów, o to mi tylko chodzi, jak... Uderzę go dwa razy, to on tak doleci tutaj, nie zablokuje, bo wróci i odbije mi. To jest problem. Jeszcze myślę, co by tu można było zrobić. No nic, poświęcimy chyba robota, żeby zerwał. Czołg zablokuje, robot tego pouderza. Tylko jeszcze raz, jego uderzenie co robi? Aha, jego uderzenie... Jak damy tu robota, który przesunie tego dziada w tą, to potem robot i tak walnie w to. Słabo, nie? Moim zdaniem bardzo słabo nawet. Jezu, no beznadziejne takie zrożeczkę. Jeszcze patrzę, czy jakieś tam tajnej brońki tu, ale tutaj nie powłączałem żadnych tajnych broniek. Nie możemy jak zejść się tutaj, żeby tego dziada zabić, nie ukrywajmy. Artylerią możemy ich poprzesuwać co nieco. Przesuniemy tego tu, nic to nie da. Nie zmieniłem tematu. Nie. Aha, owszem, tylko na jednej stronie. Że może całkowicie olać żuka. No tak będzie, tylko stracimy... No tak naprawdę ruch wykona tylko artyleria, no. I to jest bardzo, bardzo słabe. To jest strasznie słabe, no. To jest straszne, to jest zdobujące. No, jeszcze trochę pomyślimy, ale... no tak, jednym tak, czołgiem zablokujemy tutaj. Na tyle nas stać. Ten pajac walnie w to. Wyjdą dwa, zostaną cztery poobijane i niepoobijane. Ja bym w takim razie dał tutaj tego dziada. Czołgiem chociaż strzelił w tego gościa. Czy tak, tutaj jest koleś. Tu jest koleś. To podjeżdża. Aha, najpierw musi strzelić, potem dobra, to trzeba się ustawić, tak? Więc tak. Czołg idzie, jeszcze raz, jak wygląda kolejność działań? Przyjeżdża pan czołg. Przyjeżdża artyleria. Artyleria strzela tutaj. Prawda? Mamy spokój z jednym robalem. Coś tu nie gra. Bo chcę zrobić tak, żeby przesunąć dziada. Nie, więcej. Dobra, dobra, jest, mam, okej. Więc tak. Mech idzie od razu tu. Czołg idzie tu. Artyleria idzie tu. Następuje, uwaga, uwaga, strzał w tego pajaca, następnie strzał w tego pajaca, który go trochę rani i spycha tego gościa tutaj. Więc... No, artyleria strzela potem tu. I reszta się dzieje... Ty dupa. On niszczy domki, to go... Czekaj, zaraz, co ja zrobiłem? To miało się odwrotnie. Pod jakim nickiem można mnie znaleźć na Twitchu? Teraz nieważne, okej? Okay? Zapomniałem, że tu ustaliliśmy, że to musi być wszystko odwrotnie. Trudno, resetujemy, jest niepozwolone takie coś. Raz w życiu mogę zresetować. Czyli mimo wszystko, artyleria... Tak, rozpycha tego dziada. Artyleria spycha gościa tu. No i jedyna opcja...
Tak, tego spycha tu. Więc ty blokujesz. No tak, ty blokujesz to czołgu. Możesz w niego strzelić. To jest mniej więcej to, co chciałem osiągnąć. Ty w niego jeszcze strzelisz. Tak. Ale ty strzelisz w tego. I kurde, czołg dostaje po baśce 2 punkty. Dobra. Aaaa! Nieważne. Szada gadać. Nie lepiej czołgiem. Było wszystko. Okej, spoko, sorry, już mi się zamotałem totalnie. Spoko. Spoko. Spoko, dobra. Niektórych będziemy musieli olać. Więc tak. Tego gościa. A nie zabijemy, niestety. Więc tak. Atak tego nas nie obchodzi. Atak tego. No, obchodzi nas trochę, niestety. Bo zaatakuje domki. To jeszcze żyje dziadostwo. Że badaj kolejność ataku. Tak, wiem, wiem. To jest która tu kolejka do przeżycia? Bo się pogubiłem. 2 kolejki zostały. Pasuje zabić jeszcze co najmniej. No ten zdechnie raczej. Jak my to mamy? Ten ma 4 zdrowia, ten atakuje za 1. Więc tak. Czegoś nie zrobimy, nie? Ale jedynym problemem jest ten koleś, który nam zaatakuje te domki. Bo tak to wszystkich jakoś możemy wymanewrować. Załóżmy, że tak, mech podchodzi tu i wali tego gościa. No, to jest słodkie i nic więcej. Czekaj, pan Makarot miał pytanie. Już sprawdzam. Dziękuję, panie Drzeju. Jezu, to pytanie gdzieś było dawno temu. Jak ważne to napriwa, nie? Czy resetowanie jest konieczne? Tak! Ta gra jest o tyle spoko, że to jest, kurde, game designersko jest genialna. Mianowicie, ona ma tutaj zarówno usankcjonowane w świecie gry, zarówno usankcjonowaną śmierć, jak i to resetowanie. Resetowanie to jest wykorzystywanie tego, tej tytułowej wyrwy, czy wyłomie w czacie. Tfu, w czasie. W czacie. Bo to do tego chyba nawiązuje tytuł, aczkolwiek nie jestem jeszcze stuprocentowo pewien. Robaki paskudne. Chcielibyśmy, żeby na siebie powpadały tak naprawdę. Czy na przykład czołg był w stanie dojechać tutaj? Nie. To też nie. Artyleria może cofnąć się, strzelić w tego gościa, wtedy tego zepchnie, no tego byśmy... Nie, no to źle. Ale już lepiej by wyglądało, gdybyśmy strzelili... w tego, on się przesuwa tutaj. Jaka jest kolejność potem? No, on najpierw atakuje, dobra, czyli jest do pupy kolejność. Może jest pilot, który może resetować 2 razy. Nie, no ja wiem, tu buildów jest cała masa. Gramy, to jest absolutnie podstawowy buildzik. Nic nadzwyczajnego się tu nie dzieje. Czołgiem strzela potem tego przesuniętego. O, dobra, spoko, spoko. Bo możemy przetrwać, nie? Tutaj nic nam już tak naprawdę nie grozi, no bo...
Na dobrą nawet sprawę możemy zostawić tego gościa tutaj, żeby zablokował wyjazd kolejnego dziadostwa, prawda? I też nic się nie stanie. Można by w ogóle zrobić tak, że uderzymy tego ziomka, on się przesunie tu. Dobra, artyleria go popchnie potem w tę stronę. Więc teoretycznie tego się pozbędziemy. Ten zbierze raz, dwa obrażenia. No i zostanie wielka walka z tym. Tak, bo tego uderzamy raz i blokujemy przejazd. Artylerią jedziemy wtedy gdzieś tu. Spychamy go tutaj i mamy jego śmierć. Tego się pozbywamy, czyli mamy zabitych kilku. On blokuje wyjazd, zostają żuczki. Więc i tak nie zrobimy, nie ma szans, żeby zabić 7 niestety. Obczaj kolejność. Czy kolejność tu będzie miała teraz jakieś znaczenie w przypadku tych naszych sytuacji? Bo żuczek sobie i tak pojedzie gdzieś tam w siną dal. Ten strzela co prawda na końcu. Wiadomo, że ogólna kolejność jest znana, że to, że one wyjdą jest na końcu, nie? Więc on jak się nie ruszy, a się nie ruszy, jeszcze upewnijmy się, czy on nie ma ataku. No strzela masą gluta, prawda? Więc strzela, czyli pozostaje w miejscu, nie przesuwa się w trakcie tego. Zostaje ten ścierwochód. No to najmilej by było po prostu strzelić się, wycofać, nie? Ale nie mam żywcem jak w niego manewrować. Przesunąć go jakoś. Przesuwam go w tę stronę. Mogę wam strzelić w budynek, wtedy atakuje budynki. Jakby strzelić w budynek. Mechem od spodu pchnij plójkę. Czekaj, mechem od spodu. To jest plójka, tak? I mechem mam od spodu, czyli w którą stronę? Mogę ją pchnąć w tę, w tę i w tę. Więc. Żeby tutaj ją pchnąć. Dobra, zobaczmy, jak było w tą stronę. Że pchniemy ją tak. Tak. Ona jest na końcu. Więc zabija ją żuczek, który zostaje tutaj. Paradoksalnie. Paradoksalnie. Dużo ciekawiej by było, gdybyśmy. Bo tu jest problem z plójką tej natury, że chcemy ją wykorzystać do zapchania czegoś, tak? Bo wtedy jak pchniemy ją od spodu, to nie zapcha nam się ani jedno z tych wyjść. Będą jeszcze dwa potwory, które wykonają atak. Prawda? Więc to nie jest też do końca to, czego pragniemy. A tak. Tym skomplikowanym manewrem zepchamy plójkę tutaj. Następnie przestawiamy ją artylerią na tutaj, w tym kierunku. No i zginie od wychodzącego potwora. Mech zrywa 2 punkty obrażeń, to jest nic wielkiego. No i zostaje teraz jakieś mądre wykorzystanie pana czołgisty, no, który. No tak sobie jest, ma tego wszystkiego. Można go przesunąć i leczyć na przykład. Czekaj, to zapcha drugim żuczkiem, ale w jaki sposób zapcham drugim żuczkiem? No właśnie, chodzi o zapchanie, nie? Bo tak jak nam będziemy się już te dwa wyjdą, no to co z tego, że położymy jednego? Bilans będzie. No bo tak zostaną nam w tej sytuacji 3 bestie. Z których większość będziemy mogli rozwalić, albo poprzesuwać, żeby mieć chociaż, no ten, obronić tego pana movera i generator jest chyba tutaj, tak. Że mogę dwóch położyć, to się obliczył. No, co tam jest? Co jest złego w moim? Boże, Etherlord, już patrzę, co mówi Etherlord? Boże. Czytam, a właściwie analizuję obrazek, więc to dłużej potrwa. Uderzamy w bok. No ale Etherlord.
Kurde, no jest ten. No co to da tak naprawdę? No zabijemy jednego, uszkodzimy jednego. Ten podjedzie. W kogo będzie używał tak. W kogo będzie strzelać? Bo to jest tak. Okej, już tłumaczę, co Etherlord wymyślił. Więc tak, brzmi to całkiem okej. Okay. Tu jest o czymś zapomnieć. Tak, co, jak wmanewrujemy tutaj, to wtedy jednym strzałem zabijemy tego gościa i zranimy tego. Tak? Potem jest pomysł, żeby tym zjechać tu i zepchnąć tego zioma. Prawda? I wtedy ten ziom dostanie od... Gdyby niestety ta kolejność była tylko trochę inna, czy najpierw był ten, a potem ten, byłoby super. I czołg jedzie rzekomo... Czołg się wtedy wycofuje tu. Tak, się tam wycofuje, przemieszcza tutaj. Mamy tak, zniszczonego tutaj puste miejsce. Tu będzie, przypomnijmy teraz, tu będzie tak ten... Co zrobi czołg jeszcze raz? Tylko zjedzie, nie? I wychodzą nam dwa potwory, eliminujemy jednego. A artyleria co rzekomo robiła? A, artyleria przesuwa tego gościa. To już lepiej tego gościa było zabić, czyli czołg strzela, artyleria dobija. Czekaj, może masz to jakieś opcje. Artyleria i z czołgiem zabijają tego zioma, ten zabija tego zioma, tracimy dwóch. Tylko pytanie, na co my ich zamienimy, tak? Ale to jest lepsze, bo to ścierwo zadaje 3 obrażenia, więc jak się jego pozbędziemy, czy tak, strzelamy, najlepiej, teraz jak strzelimy tak, a potem dobijemy, to wymikrujemy sobie, czy tak, cofamy, złazimy z artylerii z tego, czyli zamienimy to i to na coś, pytanie, no... Czekaj, możesz zabić dwie pliki, nic nie tracąc. Zabij mechem tego na dole. Znaczy tego, nie? Tak, no wiadomo. To jest czwórka. Ona będzie potem chciała uszkodzić to. A tylko spójrzmy też na to. Jak ona będzie chciała uszkodzić to... To jak my teraz będziemy musieli skoncentrować całe... No bo będziemy... Może być niemożliwe odsunięcie go odtąd. Nie wiem, czym się kieruje sztuczna inteligencja podczas przemieszczania się. Dwa ruchy. Czy on będzie musiał wykonać te dwa ruchy, czy sobie zostanie od razu walnie, prawda? Bo stąd go, nawet jak przekierujemy go tutaj, będzie atakował to. No. Mech robi jeden czy dwa damage? Dwa damage. Ale jak walnie teraz dwa i obije orzuczka, to zabije. No. Że to, który robi, jest kluczowy. Oczywiście, że tak. Więc jeszcze raz, bo tu jesteśmy już po restarcie. Tak, tak. Tylko chyba tak czy siak. Z tym glutem nic nie robimy, więc tak czy siak tam wjeżdża. Muchozolem pisze mu gadzić, tak. Cofnij czołg za wydmę, czy tam nie będzie bezpieczny. Nie ma problemu z czołgiem. Chyba, że tak, to olewamy tego gościa, tak? Raz. No chyba, że olewamy tego gościa. Niech sobie żyje. Okej, dobra. I zrobimy jeszcze inaczej. Mech podejdzie tu. Uderza z całej siły w tego. I co to daje teraz? Co to daje? Że ten traci jedno zdrówko. Czy tak, ten traci dwa zdrówka. I obydwa tracą po jednym. Czy czołg może dobić tego, artyleria może dobić tego.
Tak, bo jak mech uderzy... Tak, tak. Czołg dobija tego. Czyli tracimy tych dwóch, całkiem wytrzymałych. Tak, bach, bach. Artyleria dobija gościa tutaj. A tego dobija ten. No i co, i co, i co? Tylko teraz, jak strzelimy w tego z artylerii, meszek się rozepcha. No i to sobie leci gdzieś tam w siną dal. Co jest słodkie? Czekaj, coś tam jeszcze jest. Mamy tutaj radę od Jasiora. Na skraj mapy, żeby jak? Cofnąć ciąg za bydmę. Gdzie? Już patrzę. Na skraj mapy dwa pola do góry lewo. W sensie gdzieś tu? Ale nie, nie rozumiem. Tu mamy wydmę, albo że za wydmę. Rozumiem, że chodzi o to, że jak on strzeli... nie, to nic nie da niestety, bo... No jakby był w tej wydmie, to niestety nic ten... Easy się wita, dzień dobry. Ja rozumiem, bo to jest jeszcze temat wydmy, prawda? Jeśli coś się, tylko na tej wydmie coś musiałoby się dziać, prawda? Musiałoby być trafienie, którego nie mamy. Zastanówmy się. Zróbmy eksperyment. Czy teraz ten atak... Nie, nie zatrzyma się na wydmie. No to ja rozumiem, o co zmierzam. No. No więc mi się wydaje, że zrobimy ten scenariusz. Niech Bozia ma nas w swojej opiece. Dobrze, to by, bo nie chcemy mieć tego tam, bo będzie go ciężko wyciągnąć, ale nie chcemy stracić tych budynków i zdrowia. Czyli pan Meszek bije w tego. Tak, on traci wtedy raz. Pan Czołg dobija tego, czyli jest... Patrz, liczymy. Tak. To ginie, to ginie, to ginie. I Meszek leci tam w mgłę. Pomyśl chwilę i dalej. Tak. To... Czy plujka ma jakiś maksymalny zasięg? Nie, leci do końca. Skorpion, jest tam taki typ, który jak atakuje parabolicznie to ma. Albo jeszcze tam takie ważki mają zasięg. Dobra, zrobimy to trudno, no trudno, niech się ten... najpierw zacznę od nowa, no nie ma co płakać. Będę po prostu zły i zdenerwowany, prawda? Jeszcze artylerią możemy manewrować. Jeszcze zaraz, chyba żeby jakoś tak wmanewrować sprytnie. Bo... Atakuje ten. Jak przesuniemy tego gościa tutaj, to ten zatrzyma się w tym miejscu i zablokuje wyjście pod fola. Więc zrobimy... I nie zepchniemy mecha, co jest też istotne, bo może będzie miał lepszy zasięg. Jeszcze raz, tylko... Matematyka. Raz, to jest akcja kogoś, którego już nie ma. Strzela ten, on stoi tutaj, nie atakuje. 3 jest przed 4, prawda? Nie, żeby jakoś tam napisać tak powoli, spokojnie. Tak, 3 jest przed 4, prawda? 3 jest przed 4. To są ważne rzeczy z matematyki. I... Uwaga! Strzał! Turli, turli! Wyjście, wchodzą potwory w tym momencie. Jest, mamy 2... Nie, 3 zamiast 4. Jest sukces. Okej. Okay. Jest paraboliczny rzuczek, czyli teraz tylko w sumie w tej kolejce chcielibyśmy... Jest, osiągniemy wszystkie cele teoretycznie. Jak zabijemy jeszcze jednego rzuczka, przykładowo tego... Jak artyleria złazi tutaj... Nie musi złazić nawet. Ale musi, ale nie tutaj, powiedzmy. Artyleria musi iść tu, strzelić w to. Ma perka, że nic nie zrobi. Jaka jest kolejność? Kto jest pierwszy? Ten ziom jest pierwszy, zadaje jedno, 3 obrażenia. Więc... Uwaga,
Uwaga, uwaga, uwaga. Artyleria zostaje. Albo i nie, ale to zobaczymy. Chcemy tych dwóch nadziać na siebie. Bo... Nie, dobra, nie ma co się tak... Złazimy z polu. Uderzasz gościa całkiem mocno. Tak, traci dwa punkty. I to już by było spoko. Tak, uderzasz go i celujesz gdzieś tutaj, to też artyleria jest bezpieczna. Artyleria strzela tutaj, spycha gościa tu. Wpadają na siebie i jest happy end. Bo ginie jeden i się chowają, to jest ostatnia kolejka. Wszyscy są chronieni. Okej? Okej? Tam piroman potwierdza, 4 jest większe od 3. Dziękuję, tylko tutaj chodzi o kolejność też. Więc tak, uderzenie z piąchy, przesuwamy go, bezpieczna artyleria. To tak nie ma już znaczenia tak naprawdę. Artylerią strzelamy tu, przesuwamy robaka w tę stronę. Jest czołg niewykorzystany. Jeszcze tutaj w tym momencie spełniliśmy... Jest okej, ale jeszcze myślimy, żeby pocisnąć z tego jak najwięcej. Jakby wziąć pana mecha, który dobiegnie tu i ustawi w tej linii... Jaka jest kolejność? Raz. Okej, dobrze. Mamy, byłoby takie coś. Ty uderzasz w niego. Jest tak, czy on przy uderzeniu traci zdrowie? Nie traci. Jeden. Nie, to nie ma sensu. Dobra. Tak, jest Undo. Czyli Meszek złazi, wali tego... Jeszcze raz, tylko żeby nic nie spierdzielić. Tak, jest 4. On zabiera... on zabiera 3, więc też nie ma problemu. Czyli jak minie ostatnia tura, to się nie zabije. Nie, ostatnia tura, to one uciekają w tej kolejce. Dobra, żeby... To już nie można tego zrejdować, tak? Artylerią tutaj przesuwamy robaka. Tak. On teraz atakuje tego, który jest... Po jego ataku jest 4. 4 jest większe od 2, kolejność się zgadza. Walimy go, żeby już mnie nie denerwował. Więc nic z celów nie zostanie. Zostaje teraz czołg, który... no co może zrobić czołg? Czołg, żeby tam profilaktycznie się podleczy. Tak, jeszcze raz. 2, 3 obrażenia. 2 zabiją 3 obrażenia. To leci sobie w siną dal, to strzela tu. Tutaj ten, chowają się. Ginie. Zaliczyliśmy ten. Tutaj wszystko jest ochronione, co mieliśmy, robaki się chowają. No. I tym samym wybiła 17. Spoko. No jak ktoś, czekaj, Don Parmes, no tak, to jest Maciej Makuła. Nie powiem, nie przyznaję się. Zostaje nam jeszcze jedna. Okej. Okay. Po czym będzie atak ze złych tych zwierząt. Na... siedzibę główną, czegoś tam. Obrona pociągu jest ciężka. Mamy w sumie to samo tutaj, bo zyskamy gwiazdkę i... jak to się nazywa po naszemu? Błyskawiczkę, tak? Prądzik. Tu chronimy baterii i musimy zebrać mniej niż 3 obrażenia. Tutaj chronimy górników. Jest aktywność sejsmiczna, tu jest burza. Weźmiemy... prądzik, górników mamy wyjątkowo gdzieś. Tak, czy możemy sobie popatrzeć przed misją, to jest też ważne, czasem klikam jak debil, tak, tu wychodzą z tych stron. Kopalnia, właśnie, może warto popatrzeć teraz, tak sobie odkryłem, że skoro to jest duża podpowiedź. Tu jest dużo wody. Tu też jest dużo wody. Ta woda jest lepsza, bo jest w fajnych miejscach, więc chyba jednak jest aktywność sejsmiczna. Tutaj jeszcze wali ten, będą walić pioruny. Szczerze, czekaj, sejsmiczna aktywność. Będą się zapadać, to jest genialne, dobra. Ale realistyczne przy okazji, prawda? Bo górnicy, szkody górnicze, idziemy tutaj. Trupagan, absolutnie, też Cię pozdrawiam.
Jay pisze, że prezes Mensa Polska. Tak, tego Mensy dla graczy. Kurczę, w takiej kupie ich damy, bo będziemy musieli takich wysunąć tych tutaj, a artylerią manewrować na tym polu. Spadamy. Jesteśmy Rift Walkerami w ogóle. No wstępnie easy GG, no bo... No bo patrzcie... Możemy pojechać tu czołgiem. No nie dość, że skrzywdzić, to jeszcze zabić wręcz. Raz, dwa, trzy. Artylerią spychamy tego ziomka. Ten jest jakiś taki wytrzymalszy. Jakby to strzeliło. No patrzcie, to strzela i wtedy ginie. Artyleria strzela tu, spycha robaczka tutaj, który wpada do wody. No a ty spychasz tu i wskakują dwa, których powitamy, żeby ich bić. Tak? Aż podejrzanie to jest, ale... Jeszcze w ogóle on nie... nie zaatakuje, bo będzie w dymie, no ale... No chyba, że lepiej by było, żeby on w... Undo move. Ten dym mi tutaj tylko zepsuł całą akcję, tak naprawdę. Można ewentualnie by go ściągnąć... No, nic już nie zrobię teraz. Dobra, niech tam siedzi w tym dymie, okej? Okay? Niech się dusi. Witamy w Krakowie. Mamy teraz trzech, było trzech. Ale jest dużo wody. Tu są ruchy sejsmiczne. Widzicie też, że będziemy go tak... nie będzie tak łatwo. Kiedy chcę walnąć, widzę w tą Afrykę, jest cwaniak. Dobra, jest problem. Mamy problem, bo on tu będzie chciał... Nie, dobra, jakby co... czołgiem... Kurde, jest... Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy... Tu będziemy wtedy w tym... No jest, jest... Kurde, jest problem, zrypałem. Miało być tak easy... I nie jest easy już. Bo jak go teraz zepchniemy, no to tak naprawdę się dużo nie podzieje, a... A dobra, ewentualnie żeby go zepchnąć w tą stronę i się sturla tutaj, dobra. Czyli pozbywamy się tego zioma, tak czy siak. Teraz tak, bijemy go raz. Teraz tego jakby się pozbyć. Możemy go uderzyć tak i raz wpadnie na domek, ok? No trudno. Może artylerią przyjedziemy tu, tak, i strzelimy, żeby wpadł do dziury, to jest spoko. Nie możemy podjechać czołgiem, bo będzie w dymie, tak, nie zadziała to. Że problem jest ważka. Tak, problemem jest ważka. A sprytnie to, kurczę, głupia gra rozegrała, bo na przykład moglibyśmy... oczywiście, bez problemu... Teraz, jak ty wejdziesz w mgłę, to... No, mgła bronić, tam smog sprawia, że nie możemy atakować. Ten smog. Pierw czołgiem tego latającego. No ale patrz, jak walniemy czołgiem, to on się przesunie. A dobrze, dobrze. Tak, liczymy. Ty podjeżdżasz tutaj, strzelasz. Jest dwa. Wchodzi w to raz, dwa, trzy, mech, dobija. A ty grzecznie odjeżdżasz tutaj, strzelasz w mgłę i tyle. A ty plujesz gdzieś tam w niebo i mamy znowu trzy robaki. Prawda? Więc uwaga, tego już się nie cofnie. Raz chyba mogę. Więc jest... Ty atakujesz w tym kierunku. Prawy, lewy ukos.
Do widzenia. Następuje potem wystrzał z dwóch dział. Tu widzimy, że są dwa. I przychodzi pan mech. I dobija dziada. I jest szczęście. Ty strzelasz w wodę i mamy czterech przeciwników tak naprawdę. Coraz lepiej. Ale następują ruchy sejsmiczne, które mam nadzieję będą po naszej stronie. Minusem jest ta taka, no widzimy, na pierwszej linii artyleria, prawda? Czy to jest mile widziane? Ano nie jest. Okej, okay. Aha. Dobrze, więc mamy, co ty robisz? Ty robisz to, że koledzy wybuchają. Tak? I co nas można wykorzystać na swoją... Bo na przykład jak meszek podejdzie tu i walnie, to nastąpi zderzenie i śmierć. Co jest bardzo, bardzo mile widziane. Ty zaatakujesz za trzy. Ciebie zepchniemy z kolei, tak, jakby pan czołg podszedł tu. Pan kolega podszedł tu. Wtedy mamy tak... wiadomo, najpierw czołg. Czołg strzela. Przekierowujemy tego dziada tutaj. On zabija... to dziadostwo, prawda? Super korzystne, super korzystne. Potem wkracza tutaj mech, zabija tych dwóch. To się upewnijmy, jeszcze matematyka, uwaga. Tak, on pośmiertnie, bo najpierw zginie ten z trójką, ale pośmiertnie wybuchem zaatakuje mecha, co nie jest jakoś niekorzystne, prawda? Mech bierze to na klatę jako typowy tank. Mech jest tankiem, prawda? Jaka ironia? A tank jest mechem. No i ginie robak, mamy tutaj spokój. Mamy czołga, tylko cofnijmy jeszcze. Czołga mamy tu, mecha tu i artyleria. Co zrobić, żeby artyleria była... To artyleria mogłaby jeszcze ewentualnie jakoś... Aha, artyleria musi się przesunąć daleko tutaj. I przesunąć gościa tu. Nie, to czołg go przesuwa. Ale artyleria może go jeszcze dobić, żeby nas na przyszłość nie denerwował. Chyba uzgodniliśmy, nie? Jakiś ten? Dark Theft pytał, co to jest? Pyta, co to za dziwna gra. Ha, a nie, no to jest old school, to jest dobra gra moim zdaniem. Aż zobaczę, czy w ogóle ten, jakaś jest fascynacja tą grą na Twitchu, ale nawet ludzie oglądają. Dobra, kijowy grzechu. Nie, kijowy grzechu mówi, że jedziemy. Przesuń artylerią na dziurę. Artylerią. Ty, kto to napisał? Znaczy. Etherlord. No i dobrze, i źle, bo niestety kolejność nie będzie grała znaczenia, ale przesuwając. Okej, przesuwając na dziurę. Mamy popchnięcie tu i przesunięcie w tę stronę. To jest spoko. Dobra, no tak będzie lepiej, bo artylerię będziemy mieć pod ręką. Tylko wiadomo, on... Nie, tak, bardzo Atherlord. Absolutnie, nie, dobrze. Bo zapomniałem, że on zostaje w miejscu, atakuje projectilem. Czyli tak, bez PHP. Przesuwamy tego gościa. Dobra, przychodzi pan mech. Tak? Pozbywamy się tych dwóch gości i mecha też. I następnie rozpychamy tych ludzi tutaj. Tak? I następnie co następuje? Następuje... No... To jest atak, tak? Bo ruch jest nas... Jeszcze raz, żeby nie było, że on sobie najpierw... Nie, no najpierw to strzeli przecież. I teraz tylko rozepchniemy go, żeby przy okazji zablokował dziurę. Dobra, nie, dobra, wystarczyłem, że tu ziemia się usuwa tutaj. Tak, następuje strzał, ginie nasz bufer. Ty zatykasz dziurę i mamy dwa potwory, z którymi sobie cytuję... Nie wiem kogo, no radzimy, to nie jest jakiś wielki cytat. Tak? Uwaga. Tak, ruch tektoniczny, kochamy. Okej, zablokował jednego, dwa to jest do dobicia przez małe dziecko, prawda? On tam gdzieś, prawda, chce z kolei nam to uprzykrzyć. No i teraz to już jest bułka, prawda, z masłem. Czyżby? Tak, artyleria rozpycha robaczka. Zabijemy wszystkich. Więc zróbmy to tak, żeby skończyć ze 100% zdrowiem. Więc zabijemy wszystkich.
jest 2-3, możemy zrobić to dwojako. Na stówę czołg strzeli. Ale jak czołg strzeli, to zabije. No i o to chodzi, nie? No, tak. No ponieważ mech tutaj nie zaatakuje, więc mech, żeby to, prawda, już oszczędzić pracy panu w zakładzie, to pan mech się leczy. A tutaj turlu. Możemy wybrać, czy do wody? No nie możemy wybrać. Turlu w przepaść. Uwaga. Tam następują ruchy tektoniczne. Turlu, doświadczenie wpada. Wszyscy wytłoczeni. Jak na razie spoko, moim zdaniem. Czekaj, kto tam pisze, że ma bana na moim Twitchu? Albo tam na Twitchu moim jest niekontrolowana szajka, ale to się pewnie zmieni. Dobrze, super. Ludzie nie zginęli, nikt nie zginął. No i uwaga, nadchodzi boss. Tutaj przepadły te strefy, ale... wojna. Jest skorpion. Skorpion, że atakuje... Upewnijmy się, jak to dziadostwo. Mam tu jakieś odczyty. Smutna misja. Może być ciężko. Mamy skorpiona. Z dwoma kolegami. Nie ma żadnych stref. Tutaj będzie gra na kurz ewidentnie. Chociaż też jest tak rozstrzelony. No nic, no wchodzimy. O Boże święty. Raz, dwa... 7 punktów zdrowia? Bez jaj. Tylko tak, co skorpion robi? Skorpion potrafi... teraz, to jest tak, to jest jego ruch, a to jest jego atak. Skorpion potrafi przytulić przeciwnika. Więc pewnie będzie chciał zaatakować jakieś domki, więc zagrajmy wyjątkowo tak, żeby... Tak, bo ty możesz strzelać... Kurczę, nie wiem, czym jest ten kwadracik tego typu. Czy jest tu gdzieś... Halo, warto sprawdzić. Osiągnięcia... 3 pola obrażeń do przodu ma skorpion, ale czy on będzie... Czy on też przy okazji oplat... No, wiedzmy się. Tak. Wszystkie cele, widzimy ten atak, to nie jest ten skorpion, to jest ten atakujący 3 wokół, czyli jak staniemy tutaj, to zaatakuje 3 cele od razu, tak? Po 2. Jego trzeba będzie ostro przesuwać. Czyli co, artyleryjka gdzieś tu. W pierwszej linii ziomek i teraz będzie ciężko ich razem zaatakować. I pan czołg, powiedzmy, tu. Dobra, no to jest wejście, nie? A oprócz tego jest dziad i turli. Dobra, mamy przytulonego mecha. Ach. Czy jesteśmy w stanie zabić? Jak walniemy z mecha, straci 2. Straci 3. Moment, bo tutaj... tak, 3. Potem jak podjedziemy czołgiem i walniemy, straci kolejne 3. Tylko domek troszeczkę ucierpi, no ale... Życie, coś będziemy musieli stracić. Czyli 2 domki tak czy siak jakby padły. I on zabija tego zioma. Bo by było tak, raz, jeszcze raz, liczymy, matematyka. Taka nietrudna, ale zawsze. Jest 3. Potem jest 3 i dobija artyleria, która... Jaka jest kolejność? Artyleria strzeli tutaj, żeby walnąć go o mecha. Wtedy go zabije. I mych nie traci, i potem jest problem z tym pajacem, który tu się nam przyteguje. I tak z nim za dużo, jedyne co moglibyśmy z nim zrobić, to jest bawić się w jakieś takie pierdoły, więc stracimy 2 punkty gridu, ale odkujemy się potem kupując je. Mamy go z głowy. Rzuczek na dole jest problemem, on ma 4 punkty, musimy skupić... No.
Ewentualnie artyleria jedzie tu, go spycha, on wali w ten budynek. No tak sobie bym powiedział, nie? Czekaj, nie lepiej przesunąć artylerią. Uwolnić mecha... No dobra, jak strzelimy tu artylerią, uwalniamy domek i on, wiadomo, nie atakuje nikogo, tak? Tylko, no, a no Skorpion żyje, on będzie wrzodem na pupie, wleci tu. Ja wiem, że mogę przesunąć artylerią to, no tylko... Okej, no rozważmy wszystko, nie? Robolsonarkę, witam, nie? Witam cię, Robolsonarkę. Czekaj, czy da się kupować punkt gridu? Tak, kupujesz punkt gridu, ale grid defense się kupuje, jak przekroczysz maksa. Chyba, że coś mieszam, ale z tego co rozumiem, tak jest. Odkupujesz normalnie, czy, no nie, no ty musisz tak robić, nie? Jak przekroczysz maksa, to idą ci te punkty do grid defense. Czekaj, jakbym nie przeoczył... wydał jeden punkt na... to jest ban, oczywiście. Oczywiście mam kupione tę umiejętność, że nie niszczę budynków. Okej, okej. No ale co to daje? No, spychamy gościa tutaj. No i co to nam daje? No on będzie żył, nie traci zdrowia, ma 7 punktów. Kiedyś go będziemy musieli zabić. Prawda? Bo to jest niestety, no... Nie chcemy, żeby ta wieża została i żeby koleś padł. To są te gwaranty dostania 2 gwiazdek. Prawda? No. Slavko Holik pyta, o co chodzi w tej gierce. Walczymy z potworami, to jest jak... To jest gra wyobraźni. To jest tak naprawdę ciekawsze niż ten Pacific Rim, nie? Taka sama akcja, prawda? Tylko, że ona się rozgrywa gdzieś tam w głowie. Mam wielkie roboty, które walczą. No. Nie, no mówię, no to jest najfajniejsze. Bijemy po prostu, układamy się po mordach. Jedyne straty mamy tutaj, ten domek trochę cierpi, jeden punkt gridu odpada. I potem ten turli. I zostajemy z, tak samo z 3 robalami, przy czym tym razem nie będzie to już to ścierwo, które no jest ciężkie, no. Co ja zrobię? No jest denerwująco ciężkie. Więc giń. Raz. No nie, ten przeżyje, skubaniec. Co on robi? On strzela, nie? Moment. To jest taki trochę zwrot akcji. Dwa. Czyli widzę, że mech trochę zerwie, bardziej niż myślałem. 2 punkty straci. I ten przeżyje, zostaniemy z raz, dwa, 4 robakami. Ale nie będzie tego, no. A, czekaj, jest not attacking. Aha! Jasne, dobra, okej, przepraszam. No, a tak ciach przeżyje, no liczyłem, że go jakoś tutaj zniszczymy, no ale trudno. Jeszcze myślę nad jednym. Jakby może artylerią teraz strzelić w tego gościa. Czy to traci wtedy jeden punkt? Ale odsuwa się ten, bo wtedy mielibyśmy tutaj miejsce, żeby wjechać czołgiem i oszczędzić budynkowi zdrowia ewentualnie. Jak strzelę w to, no to też się tylko obiją. Strzelę w to, rozepchną się ci. I to też nie da, strzelę w to. Strzelę w to. To wtedy to jest tak jak chciałem. Ile obrażeń bije dolny? Jeden, on... Jezu, mam nadzieję, tak? Upewnijmy się. Jeden. No to nie będzie dużej straty. Jeszcze myślę, jak tym ludziom tu pomóc, nie? To jest rodzina, ta matka z dzieckiem tam jest, nie? Razy 500. Nie no, przesadam, te razy 100. No chyba, że... Teraz rozpycham. Czołg wjeżdża tutaj. No bo i tak ten już nie dostanie nic więcej. A my obijemy o czołga, a nie o matkę z dzieckiem. Aha, tylko teraz nie obijemy już. Bo to się wszystko rozepchnie. Że matka z dzieckiem pisze Bogdan, to podludzie. Czekaj. Jezu, ktoś tam na Jaszer wymyślił.
Mechem uderz, artyleria w środek. Czołkiem podjść tam, gdzie mech i pić zdanę. No ale jak? Jak artyleria pójdzie w środek, to odjedzie zarówno mech, jak i robal. Czołg tu wjeżdża i nie ma o co obić tego gościa. Więc jak to? Aha, chyba żeby dać reset. Najpierw artyleria. Potem wjeżdża mech faktycznie, przesuwa przy okazji gościa, ale... Moment, ja myślę, nie jest straszne. Patrol pisze 2220, że to są bloki socjalne. No załóżmy jeszcze jedną, że tutaj resetujemy wszystko, całą moją szansę. I plan jest taki, że strzelamy w to, rozpychają się. Więc to traci jeden punkt życia. Tak, ma ich 7. Potem uderzamy mechem, traci 2. Ile to jest 1 plus 2? 3. Uderzamy, no nie wyjdzie. Musimy, bo będzie nam brakowało, musimy jednak domki poświęcić. No chyba. No nie ma, kurczę. Teraz zabieramy 3, jak walniemy o domki. Chyba, że walimy w tego, ale to tak... Nie rozepchnie się to nam dobrze. Czekaj, reszka, jeszcze raz, jest Fibonacci. Czołg pcha świetlika. W sensie, gdzie go pcha? Czołg pcha świetlika. Zaraz, bo chyba myślę, no i co? Czekaj. Mech pcha bossa. Artyleria blokuje czołgiem żuka. Artyleria blokuje ciałkiem na razie domków, artyleria jeden dam. No ale co to daje? Zostaje mi pająk żywy. To nie o to chodzi, żeby obronić domki. Chcemy zatłuc robaka. Trudno, poświęcamy 2 punkty domków. No, wiem, że pewnie jest jakieś rozwiązanie, no ale... No, rozumiecie. Czy plujka atakuje? Nie, plujka nie atakuje. Szkoda, że nieodwrotnie. Dobra. To tam pozdrawiamy tutaj samotne mieszkające tam wszystkich bezrobotnych z tego bloku. No jeszcze myślę, czy jakoś da się tych Polaków uratować, tak? Bo teraz, kto teraz bije w ogóle? Ty bijesz, tak? Jest Bach, no i no... Górników. Czekaj, możesz uratować te domki, jest pan jeszcze Jasior. A Skorpion będzie na hita w następnej turze i zabije tego zadeptanego. No. Aha, żeby jakby dać reset, dobra, jeszcze rozumiem, że bije to, artyleria rozpycha i to przesuwamy tutaj, tak? Wtedy ten ginie, jest na hita ten robak. Jesteśmy jeden plus do przodu. Okej, to by było coś w tym guście, no. Okej, to rozumiem. To by było jeszcze jedno. Czekaj, Regips coś tam napisał. Już patrzę. Czy to jest to, co myślimy? Mamy tak. A tutaj, kto bije kiedy, teraz nie jest napisane, ale już tutaj sobie analizuję. Mamy artylerię, która zjeżdża tutaj. Spycha roba... Załóżmy, że mech bije i się obijają. To spycha na końcu wjeżdża w ten... No... Ja próbuję zrozumieć. Czekaj sekundę, nie rozumiem. Artyleria to zrozumiem trajektoria, która spycha gościa tu.
Okej, okej, coś jest z tym ciekawego. Czyli najpierw artyleria, tak? Artyleria spycha. Meg zadaje 2. Czyli jest, ile tego będzie? 2 plus 3 to jest 5. No ale wtedy zostaje nam robak z 5. Z 2. No, więc to nie jest takie dobre. No. Trudno, poświęcamy ludzi. Trudno, Jezu, no to... Pff. My im chcemy dobrze, nie? Tak. Sto osób. Co to jest 100 osób, prawda? Moim zdaniem niewiele. Damy to, żeby mieć tego gościa na hita, ewentualnie tyle. No, już spokojnie. Co to jest 200 osób, prawda? Jest jakiś bufer, tak? I co nam ten bufer chce tutaj zrobić? To jakby co, tutaj light umiarkowany, to możemy wszystko, no i tak i nie. Rozumiem, że wybuchają pośmiertnie. Jakby to mądrze teraz rozkminić. Że tam kiedyś mogło być przedszkole. Tam, powiem więcej, tu prawdopodobnie było przedszkole. Trudno. Więc tak, żuczek 4, ten mały dziad. No, pasowałoby wjechać, strzelić, tylko... No, możemy go od razu zabić tak naprawdę, tego dziada. Co więcej, możemy go zabić tak. Arta pojedzie tutaj, strzeli tu, to ten się w niego wturla. Nie no, artyleria musiałaby rozepchać tych. Tak, on poleci wtedy tu. Szukam, no ja teraz, no jest taki light rod, nie ma skorpiona, to jest z góry, no. Czekaj, wale Arta za Waszkę i ich obi. Już spokojnie, spokojnie, spokojnie. Jak strzelę artylerią tu, to ginie, prawda? Czołgiem strzelę tu. O, 3. Pięknie. Czy to nie jest istotne? Strzelam artem tutaj, to się tutaj rozcentrowuje. Całkiem to mocno daje wrażenia. Sprytnie się poustawiali, no bo jak uderzymy, to tak dostaniemy od niego w plecki. Żeby włączyć tryb gmocha dla tej gry. Tak, to jest dobry pomysł, teraz widzę, ale zanim to aktywuję, to trochę no, nie na tym streamie, o. I wychodzą dwa nowe robaki. Czy wszystkich tu zabijemy? Nie do końca, niestety. Więc jeszcze raz. Czołgiem ostrzeliwujemy tego gościa. Mech odsuwa tego od władzy. Robot bije mocno. Szkoda, że tu się nie zmieści. To jest strasznie uciążliwe. No to tak nic nie da. Więc tak, czołg odsuwa tego. Mech zabija tego. Tylko tego musimy najpierw zabić, no, bo tych wybuchy nam się tutaj nie przydadzą niestety. Że trwałoby to 15 sekund. Nie no, błagam, no, nie mam tego zainstalowanego nawet, tak? No, to instalacja, załóżmy, że tylko minuta, konfiguracja, drugie tyle, plus nie ma obycia. Mniejsza z tym, dobra. Wjeżdżamy tu. Czołg rozwala gościa tutaj. Wtedy kończą się wybuchy pośmiertne. Kończą się. Artyleria przestawia gościa tutaj, żeby nam nie przeszkadzał.
Zostaniemy z czterema robakami, znowu z trzema, zawsze trzy robaki. Mówi, czemu nie strzelę w mecha? Już, sorry, nie czytałem tego, nie wiem w którym momencie tam miałem strzelać w mecha. Dobra. Tak. Pozbywamy się tego wybuchacza. No, nie wykorzystamy tego perka niestety. Meszek. Kurde, jakby ten czołg... A dobra, tak nie możemy wyjść tu, więc to sobie tam niech jedzie gdziesik. Mech dobija tego po śmierci. I artyleria na samym końcu. Ty, jest problem. Poważny problem. Kurde, a nie, dobrze. Nie dobrze. Jest problem. Artyleria nie ma jak przyjechać. Żeby odsunąć tego pajaca, zginie mnóstwo. O, jest moment, dobra. Jest problem. Nie mamy jak przesunąć tego dziada, który rozwali wszystko. Ani tam... Boże, teraz tak, mech biegnie tutaj. Jak go walnie ten, to giną tutaj osoby oczywiście. Mech ma raz, dwa, trzy, więc tylko tyle dojdzie. Nie, dobra, zaraz, jeszcze raz. Ten bach, a i giną ludzie. Czołg tu nie wiedzie, żeby strzelić teraz. Artyleria... No najpierw będzie jak tu wejdzie i przesunie gościa. Tak... To jest tylko jeden punkt obrażeń. Czekaj, o skałę wybuchowego. Ale o którą skałę wybuchowego? To skała to jest dom z kolejną, tam, z kolejnymi osobami, nie? Nie przejadę tej czołgiem, żeby go przesunąć. On zburzy całe te domy z dwa punkty, to już jest poważne coś. Że czołgiem mogę odsunąć. No nie mogę czołgiem odsunąć. No chyba, żeby zaraz. Jeszcze inny. A, dobra. Ha, to jaska, jak ten gnój mnie wnerwia. Jeszcze raz, jakby go przestawić... Jezu, w tą przestawiamy, niszczy domki. Straszny ty jesteś, wiedziałem, że trzeba było cię zabić. Znaczy nie wiedziałem. Jest denerwujący. Jeszcze tak, jeszcze mamy wydmę ewentualnie. Tylko jakby tutaj tę wydmę aktywować... Może przez brontozaura mogę. No nie mogę przez żadnego z nich przejść. Jeden domek dostanie. To nie jest jeden domek, są dwa domki dostaną. Jak to trafi. Może szarżującego dwa pola do góry. Czyli poświęcić co? Pocisk. Ale to też nic nie da, bo... No, to będzie słodkie oczywiście, jak dwa pola do góry. Tak, to jest całkiem spoko pomysł, przyznaję. Bo tutaj, no, popychamy lekko artylerią, potem lekko z piąchy i jest tutaj. Ale zostaje to ścierwo. To ścierwo masakruje tu wszystko. Że poświęci ten, no chyba, że tak, trzeba będzie zrobić, że poświęcimy zaraz ten. Arta ma ile tam tego ruchu teraz? 4, więc raz, dwa, trzy, cztery. Nie ma lepszego wyjścia. Nie ma innego wyjścia, właściwie mówiąc po polsku. Chyba, że czołg jedzie tu. Szczela. Dwa. Tak, i blokuje przy okazji tego. Ty dobijasz tego mechem. Tak, dobrze. I mech przyjmie od tego na klatę kolejny cios.
No chyba, żeby tak zrobić. Kto atakuje pierwszy? Ten dziad. Jak mech idzie tutaj... nie, mech za chwilę. Czyli undomówę. Robot idzie tutaj, tak? Raz, dwa, cyk. Strzał. Przesuwa go tutaj, traci dwa zdrowia. Dobija go. Mamy tutaj mecha z czołgiem. Czy pytanie, czy chcemy, żeby dostał czołg, czy ten? To bardziej chyba jednak chcemy, żeby dostał... Czyli strzał, przejeżdżasz dla bezpieczeństwa i odsuwasz tego gościa. Ty przyjmujesz to na klatę. Nie, dobra, tak. Odsunięcie sprawi, że ty się przesuniesz tu. I trafisz w to, a ty się przesuniesz w tę stronę. Czekaj, że domki zerwą. Jakie domki zerwą? Nikt nie zerwie. W tym momencie ratujemy domki. Przeżywa to ścierwo i to ścierwo i to ścierwo. Będzie 3 plus 2. 3 plus 2. No. Jest niewesoło tak czy siak. Czekaj, mechem w robala przy czołgu. Jezu, to za mądrość głupia. No, uderzam w tego robala przy czołgu, no to rozwala domek, tak? Bo on jest perk na eksplozję, błagam. Tak, jak Jakub, rozwal dwa domki, to robale ich nie zniszczą. Nie, to, że rozkminiałeś mi na początku, nie? Wydawało się, że tak fajnie tutaj przepniesz, ale one będą eksplodować. Dodajmy jeszcze jak. Przyległe, tak? Sprawdź Buffalo jeszcze. Sprawdzamy, co tam jeszcze jest, co Buffalo sugeruje. Uwaga. Okej, okay. Nie rozumiem. Więc tak, mech rozwala tego, tak? Faktycznie to może być dobre, czyli zobaczymy, cofamy. Mech przepycha tego gościa. Czołg zabija tego, artyleria odsuwa tego. Chyba to jest kurde prostsze faktycznie. Powiem więcej. Jak mech zabija tego, to artyleria se tu wjedzie i pierdzielnie w tego, czołg się trochę odsunie, ale potem mech na jedynce lejdzie tu, zabije tego przesuwając go. To jest lepsze, kurde, przecież to jest... Ech. Tak? Dobrze mówimy? Czyż to jest oczywiste? Nie, czołg nie zerwie, bo to jest typ obrażeń, ten typ obrażeń, który zadaje artyleria, ta sprawi, że centralny obiekt dostanie, chyba że jest w ogóle domkiem, to nie dostanie. I tyle. Dobra! Tak, czyż artyleria nie przejdzie przez... Tylko zaraz. Buffalo pisze, żeby artylerię dać gdzie? Tu? Aha, dobra! I czołgiem walnąć w tego robala. Dobra, to był ten brakujący element, którego nie spostrzegłem. Rozumiem. Czyli poświęcamy czołg, który swoją baśką, tak? Jest obrażenie, dobicie tego. To od razu najpierw, czyli, no cóż, wdrażamy w życie. Wtedy wjeżdżamy. Tylko zaraz. Kurde. Że jak go przesunę tu, to on będzie strzelał we mnie. Czy czytam z Twitcha? Tak, czy mogę to uratować jakoś? Halo.
Kurde. Dobra, wiedziałem, że coś ten. Że japońscy piloci byliby dumni. Przysuń do domków, pyta jeszcze Shaker, tego co strzela z prawego rogu. On chyba strzela w drugim fale. Znaczy jeszcze strzelmy, bo... No nie, no to się nie striggeruje niestety, jakby to striggerować na tym gościu, no ale... No, jeszcze patrzmy czy coś, tak, ty dostajesz w dupala. Ciebie przesuwamy, ale przesuwamy też cel. Ja wiem, kto dał ten plan, tak. Nie, no był dobry, zapominamy tylko, że artyleria... Znaczy, zróbmy do końca ten cyrk. Teraz nie możemy jakimś tym czołgiem przez tą górę popchnąć w niego. Nie no, że robot dostaje, to spoko. Robot od tego jest, żeby dostawać. Że wydma się striggeruje. No nie striggeruje się raczej, ale już zróbmy do końca. Zobaczmy. No trudno, resetujemy, bo tu tracimy czołga. Co nie jest problemem, bo jednego pilota mamy do wymiany w sumie. Kurde, i to akurat pilota z czołgu. Więc można by go poświęcić. Kim ty tam jesteś? Lechem. Więc jaki był plan? Ten taki, że ostateczny, że zaraz, co my tu robiliśmy za jajca? Zabijamy tego. Tak. Po czym? Tak, bo ty strzelasz, ty dobijasz, wjeżdża artyleria, która miażdży tego gościa o ścianę. Zostajemy z czterema robakami w tej rundzie. Mech ma 4 czy 5? Mało ma, nie szłem w ruch niestety. 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie. Jest jeszcze zasłoń czołgiem wieżowiec i strzel w żuka. Żuk to jest to. Zasłoń czołgiem wieżowiec. No okej, strzelamy w żuka. No tak. Potem mechem mu złapy i artylerią rozepchaj tamtych dwóch. Ale... Nie, no tak, to tak myślałem, no niestety. No tylko taka opcja zostaje. Że masakrujemy żuka. Po czym... No najpierw musi być czołg, tak? Bez wątpienia, czołg tutaj. No chyba, że bijemy... jeszcze myślę... Czy coś tu możemy ewentualnie... Czekaj, dlaczego po odblokowaniu arty robotem nie wyśleć jej, żeby strzeliła w góry i rozepchała ich? No bo ten gnój rozwali domek. Nie chcemy tego. Szkoda, że nie da się przesunąć domków. Nie da się. Możemy poświęcić domki. Jeden. Nie chcemy poświęcać domków. O, teraz, jeszcze raz, co tam pisał ten? Jeszcze jest Makon. Czy mogę z zadomku strzelić? No mogę strzelić z zadomku, ale to jest tak, gdzieś tutaj mogę tylko w takim razie atakować tutaj, tutaj. Strzelam w tego. Przesuwam go. Żuczek wtedy leci sobie na to. No nie ma jak tego zabić, to jest najgorsze. Jak tam jest z kolejnością? Pewnie ty jesteś... Nie, ty jest ostatni. Jest ten. Ty.
Czekaj, jak mechem walnę z piąchy w żuka, to nie zginie od pushing damage. Mechem, piąchem w żuka. Nie, ma za dużo. Co więcej, jak potem pierdzielnie, to my stracimy wszyscy na tym. Jak zaraz, jakbyśmy zabili tego pajaca. Jeden. Czyli, że ty spychasz to. Domek dostaje i masakrujemy to dziadostwo. A tu jest problem, że ten gnój zablokował artylerię. To jest problem. Tak by było, kurde, no banał. No to gdzieś tam się rozpychamy, bla, bla, bla. Super, no niestety. Czekaj, Buffalo wkleja kolejną wersję. You have taken the wrong turn. Imgur nie działa, nie wiem czemu. It's undefined PNG. Ej, jak się to miało coś symbolizować, to tak, rozumiem, no. Jesteśmy ten. Ile artyleria ma ruchu? Ona ma chyba aż relatywnie dużo, 4, nie? Ale nie może przejść przez tego. No, tutaj się z nim... No. Bo tak na przykład można by zrobić, to jest tyle sposobów, gdyby tego tutaj gościa nie było. Że na przykład wjeżdżamy... Jakby teraz przesuwamy tego dziada na te domki. Kolejny domek ginie. To wtedy strzelamy artą w tego. I rozpychamy... A nie, to nie ma sensu. Nie, no dobra, no to zabijamy gościa i przesuwamy tego, zostają dwa robale. Tyle, no rezolucja została przyjęta, nic nie wymyślimy lepszego, niestety, przykro mi. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery. I mech zerwie. Ty, kurde, jest dupa kolejna, bo teraz zrobiłem tak, że dostanie ten prezesura i jesteśmy w dupie. Bo powiem powiedzieć tutaj i strzelić tu. I nie mogę już tego cofnąć. GG! GG, koniec. Fatalna. Fatalnie poszło. Dobra, trudno, punkty się... Ten... Wszystko przez ciebie. Chyba, że jeszcze artylerią to jakoś zablokuje? Jakby artyleria stanęła tutaj. Poświęcić artylerię, która zepnie gościa tu, tego pośle tu. Ewentualnie, okej, okay, dobra, jeszcze to odratujemy trochę, no. Strzelimy tu, zepniemy go bliżej, ten poleci... No. No, no dobra, no. Dobra, ten jest neutralny. Ten nie jest neutralny. Okej, okay, ale jest, aha. Jest słodko. Dobra, to są ostatnie dwie kolejki. Tu można by zrobić kumulację. Jakby strzelić w tego gościa, nawet z artylerii. Ach, nie, no musimy go jednak walnąć porządnie z czołga. No to bubu dup. A nie, dobra, jakby z tego trafić w artylerii z kolei. Uderza... Wykorzystamy to, że wybuchają na pewno. No to znowu mi zasłania przejazd, frajer. Jak to drażni. Możemy mechem pójść tu, walnąć tego tak, że się przesunie, eksploduje wokół, nikogo nie uszkadza. Podjeżdża teraz czołg. Raz, dwa... Ile masz ten czołg ruchu? Trzy. I dwa zdrowia. Podjeżdżasz tutaj, walisz za dwa, trzy tak naprawdę. Ten wybucha, wybuchasz ty. I potem jeszcze wchodzi jeden, okej? Okay? Tak, i ten ginie, więc jeszcze raz. Artyleria robi nic wielkiego, bo sprawia tylko, że... Czołg może podjechać na raz, dwa, trzy i walnąć tutaj. Prawda? Wtedy następuje uderzenie za dwa, obicie za... Nawet jest lepiej niż myślę.
bo następuje obicie za 2. Potem, czyli 3 traci, zabija tego, on wybucha, bach, bach. I przychodzi gruby mech i na przykład dobija tego, bo mnie już denerwuje. I zostaje to małe... Jest spoko, nie? Czy boom robaka zadaje 2, 3, 1? Wydaje mi się, że boom robaka zadaje... 1. Okej, okay, czyli artylerię wykorzystujemy w sposób... lightowy, przesuwamy. Powiedzmy gdzieś tu. Okej. Okay. Powiem więcej, bo my was... Zaraz. Ty strzelasz w te pole, tak. Przesuwamy go tutaj i zabijemy tego robaka. Ten niech sobie żyje, dobra? Czyli jeszcze raz, artyleria. Artyleria musi się przesunąć, powiedzmy tu. Strzeli tutaj, wtedy czołg, przesuwa się gość. Raz, dwa, trzy. Następuje łubudu kumulacja. Czołg traci jeden punkt. No i spoko, tak? No i zostanie mi tylko psion. No dobra, okej. Okay. To róbmy to, bo to już kurde... Przesunięcie. Wiesz, teraz możemy jeszcze w ogóle zrobić tak, że ten tu wjedzie, walnie w tego, który od razu wybuchnie. Tylko tego chyba nie chcę, bo ty zbyt szybko zginął, czy coś takiego. Pan Czołg. Poświęcasz się dla dobra ludzkości. Okej. Okay. No i ty... Tak, to atakujesz w miejsce, gdzie stoi pan mech. A pan mech se podejdzie tu. Jak rozepchnie go tutaj, to wybuchnie wokół i nic się nikomu nie stanie. Zostaje psion i tego jego ziomal tutaj. Przy pupas, że tak powiem. Wolę tego, bo on ma ten punktowy atak, bliski. Okej, coś tam jeszcze wychodzi w ostatniej kolejce. Okej. Na dobrą sprawę, jak weźmiemy artylerię, strzelimy tu, co możemy zrobić, no to już jest po problemie, no. Więc tak, artyleria podjeżdża tutaj, spycha ich w linię. Następnie, meszek uderza w tego, zabija go i zabija tego. Więc może jak czołg zepchnie tego gościa... Co tu w ogóle za strzałka została? Jakiś bóg chyba. Czołg strzela tutaj. Tak? Wtedy jesteśmy już bezpieczni. Tylko artyleria będzie powiedzieć gdzieś... Tak, czołg strzela tutaj. Rozpycha gościa. Że żuka z łapy i wszyscy zabici. Żuka z łapy? Teraz, moment, undomowe. Żuka z łapy, żuk dostaje tutaj, wpada na to, nic mu się nie dzieje, traci tylko 2. Więc nie do końca z łapy. Nie no, zabijemy wszystkich skurczysynów, patrzcie na to. Giniesz tu, ty tam dojdziesz w ogóle. Raz, dwa, trzy, masz 4 ruchu, nie? Mech. 4 ruchu. A ty, artyleria, jesteś tutaj. Dobra, patrzcie na to. Nie, dobra. Strzelamy. I teraz się już tylko zastanawiam, jak walniemy w to... Jak żuk z łapy dostaje, ginie ci, artyleria dobija. I artyleria to jeszcze...
No co jest grane? To ją przestawiłem chyba, tak? Czy strzeliłem jak głupi? Okej, dobra, przeżyję ten mały sierwojad, ale trudno, no. Okej. Trudno. No, spoko, no. Tam artylerię przesunąłem, bo niepotrzebnie na początku i tyle się zrypało. Ale tak jest, dobra. I ja zrobię tutaj cięcie, bo chyba całkiem... ta gra, ten, no, te, rozumiecie, tak? Parę osób zginęło. Żuli, dodajmy. Gość dostał reaktora. Ja to rozumiem zupełnie. Ej, dostaliśmy pilotę, który potrzebuje... Co tam dalej? Kurczę. Spada wszędzie na mapie. On jest też ciekawy. Możemy dać dwie naprawy. Gościa, który spada wszędzie na mapy, uszkadzając pobliskich wrogów. Co to znaczy pobliskich? Czy przy przyległych polach? Tu jest wice 5. Chwyta jednostkę i... No to jest też fajne. Przerzucać się na ciebie, tak? To jest grube. Bo to też jest grube. Kurde. Tego nie potrzebujemy, sobie to ogarniamy. Pytanie, czy myśl... To nam rozwali builda, to jest spoko. Teraz już coś tam się dzieje, nie? Ale to będzie w następnym odcinku Datuberów, bo ten odcinek chyba już trwa tak 2 godziny, więc tutaj się z nimi żegnamy.